Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Co jeszcze można dopełnić w prawie, które już wszystko określa? Czy dołożyć więcej przepisów i paragrafów? Rozmienić je na drobne, żeby w gąszczu szczegółów zagubić się jeszcze bardziej? Czym jest w ogóle prawo, jeśli nie zbiorem zasad, który reguluje powszechny porządek? Prawo dotyczy każdego. Żebyśmy się nie pozabijali i nie podzielili jako wspólnota. Mamy prawo 10 przykazań, miłości, błogosławieństw, Ewangelii. Dużo tego, więc czym je jeszcze wypełnić? Przypatrzmy się dobrze tym przepisom. One same w sobie są zimne i wyrachowane. Stosowanie ich tak, jak są zapisane, jest suche i beznamiętne. Suche i zimne wypełnianie prawa nie ma sensu, jeśli nie ma w nim bijącego i żywego serca. Prawo bowiem ma nadawać głębszy sens naszemu życiu. Gdy przestrzeganie zasad jest martwym wypełnianiem litery prawa, wtedy prawo zamiast służyć człowiekowi niszczy go i nie daje szans dla naszego osobistego i społecznego rozwoju. Jezus mówi, że przyszedł je wypełnić i uczynił to w najdoskonalszy sposób, jak to tylko możliwe. Wypełnił prawo miłością i całkowitą ofiarą, kiedy pozwoliłby go przybito do krzyża. Wypełnił, bo jego pokarmem było pełnienie woli Ojca. Jezus uczy swoich uczniów wiecznej wartości nauki Starego Testamentu, ponieważ jest ona także Słowem Bożym i ma boski autorytet. W Jezusie spełniają się wszystkie proroctwa, Jego narodziny, życie, śmierć, no i oczywiście zmartwychwstanie. To wszystko zostało zapowiedziane. Cała historia zbawienia, jaka rozegrała się na kartach Biblii, swój kulminacyjny moment ma w życiu Jezusa. W tym wszystkim, co działał, nauczał. No i oczywiście ta historia nie zakończyła się, bo ciągle trwa, gdyż Jezus żyje. Prawo potrzebuje miłości. Potrzebuje ducha miłości, który widzi więcej niż tylko sam przepis. Bo duch widzi całego człowieka, nie tylko istotę podporządkowaną prawu. Widzi ograniczenia człowieka i jego możliwości. Tam, gdzie prawo uznaje, że wszystko stracone, tam duch widzi możliwość zmiany i naprawy wyrządzonego zła. I to jest genialne. Jezus ciągle uczy nas, jak wypełniać wolę Bożą. Będzie wielkim ten, kto tego dokonuje. Z kolei ten, kto nie wypełnia woli Bożej, będzie najmniejszy w Królestwie Bożym. Prawo Pańskie jest prawem wolności, ponieważ jest prawem miłości, a miłość w tym, co małe, ma ogromne znaczenie. Tak uczył José María Escriba. Wielkie dusze przywiązują ogromną wagę do rzeczy małych.